Zwiedziłem sporo wiejskich okolic. Chodziliśmy na bardzo długie spacery. I ciągle szukaliśmy faceta o nazwisku Żółtek. Nie zawsze było fajnie. Porucznik Dan ciągle miał dziwne przeczucia na widok kamienia, ścieżki, drogi. Kazał nam padać i zamykać ryje. Padnij! Zamknąć ryje. I tak robiliśmy. Nie mówię, że się na tym znam, ale myślę, że byli tam najlepsi chłopcy z Ameryki. Był Dallas z Phoenix, Cleveland z Detroit, Hey Tex. Co jest grane? A Tex był... Nie pamiętam, skąd był Tex. Luton, powstań. Do rzeki 10 kilometrów. Ruszać się. Wietnam był fajny, bo zawsze było dokąd pójść. Ognia. Gump, zbadaj to. I zawsze było coś do roboty. Pewnego dnia, jak zaczęło padać, tak lało przez 4 bite miesiące. Poznaliśmy każdy rodzaj deszczu. Mały, kłujący deszczyk i duży, gruby deszcz. Deszcz lejący z boku, a czasami wydawało się, że krople lecą z ziemi. Kurczę, nawet w nocy padało. Hey, Forrest. Ja się oprę o ciebie, a ty o mnie. Nie będziemy spali z głową w błocie. Wiesz, czemu dobrzy z nas kumple? Bo jeden dba o drugiego. Jak bracia i w ogóle... Forrest, coś sobie pomyślałem. Mam dla ciebie ważne pytanie. Chciałbyś wejść ze mną do branży krewetkowej? Mówię ci, wszystko mam obcykane. Tyle a tyle na spłatę kutra, tyle a tyle na paliwo. Możemy mieszkać na wodzie, więc czynsz odpada. Ja będę kapitanem. Dzielimy się po połowie, 50-50. Plus tyle krewetek, ile dasz radę zjeść.